Nazywam się Ania Orska, jestem projektantem biżuterii. Szukam bardzo unikatowych, czasami też wymierających rzemiosł. Staram się, aby te rzemiosła zahaczały o zupełnie inną sferę designu, ale je adoptuję do jubilerstwa. Ja się bardzo cieszę, że ten film powstał, bo myślę, że on pokazuje po pierwsze hutę, wspaniałą hutę, którą mamy z prawie 200-letnią tradycją. Pokazuje bardzo szlachetny materiał, jakim jest kryształ, z którym mamy też takie, powiedziałabym, bardzo specyficzne skojarzenia. A jednocześnie Ania Orska ze sprawą swojej nowej kolekcji nam udowadnia, że ten kryształ można odczarować, można go pokazać inaczej, można go wpisać w inny kontekst. I też ten film pokazuje ludzi. Bo to oni stoją za przedmiotami, które wchodzą w nasze codzienne życie. Czy to będzie biżuteria, która jest bliska naszemu ciału, czy to będą takie przedmioty jak wazon czy patera, które stoją w naszych domach. Za tym wszystkim stoją ludzie, ich umiejętności, ich wiedza, ich doświadczenie i też taka miłość do materiału. I o tym jest ten film. No jest to moment, który pozwala nam spojrzeć na naszą pracę out of the box. Orska to masterpiece of art i to moja ulubiona designerka w Polsce. Absolutnie doceniam design, sztukę i coś wyjątkowego, coś po prostu unikatowego. Także bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj na tej premierze. Nagle żeśmy zobaczyli, wow, to jest aż takie fajne. No to jest bardzo ciekawy projekt. Gorąco Państwa zapraszam do obejrzenia dokumentu filmowego właśnie z Huty Julia.